Uwaga! Hurtownia Electric zaprasza na promocję. Tylko teraz żarówka LED 9,5 W w cenie 4,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Electric. 25 lat tradycji. Bank Spółdzielczy w Sieradzu Zamkowa 2 zaprasza wszystkich przyszłych i obecnych studentów do korzystania z naszej oferty. Kredyt studencki to oferta przygotowana specjalnie dla Was. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza również do swoich oddziałów w Murzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Okna Konieczne to firma mająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i montażu stolarki otworowej, przesłon wewnętrznych i zewnętrznych na terenie całego kraju. W swojej ofercie firma posiada najwyższej jakości okna, drzwi, bramy garażowe, rolety wewnętrzne, zewnętrzne, markizy i różnego rodzaju inne typy przesłon. W skład osłon wewnętrznych wchodzą zarówno żaluzje poziome aluminiowe, które występują w trzech rozmiarach 16, 25 i 50 mm oraz żaluzje poziome drewniane, również dostępne w rozmiarach 25 i 50 mm. Kolejnymi produktami zaliczającymi się do osłon wewnętrznych oferowanymi przez Okna Konieczne są żaluzje plisowane, które charakteryzują się bogatą dostępnością tkanin. Firma oferuje również rolety, zaczynając od rolet wolno wiszących poprzez rolety w kasecie z prowadnicami. Wśród osłon zewnętrznych Okna Konieczne oferują szeroki wybór moskitier, rolet zewnętrznych, naokiennych, podtynkowych i elewacyjnych, jak również żaluzji fasadowych. Znajdujemy się na targach budownictwa i wyposażenia wewnątrz Tarbud we Wrocławiu. Jest to 30. edycja tych targów, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się tutaj na terenie Dolnego Śląska, zapoznania naszej klienteli z naszą ofertą. Zapraszamy Państwa również do naszego biura znajdującego się we Wrocławiu. Posiadamy, tak jak wspomniałem wcześniej, działamy na terenie całego kraju i posiadamy swoje biura również w Sieradzu oraz w Łodzi. Bardzo serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Niejów zyskał nową atrakcję. Termalny park linowy przy zamku oferuje atrakcje dla aktywnych, ekstremalne wyzwania i zdrową dawkę adrenaliny. Mamy trasę mini parku, która jest dla dzieci od 3 do 13 lat i dwie trasy, średnią i wysoką, z której mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Park linowy oferuje ponadto megatyrolkę przez rzekę Wartę, piekielne wahadło, wieżę startową ze ścianką wspinaczkową oraz mnóstwo pozytywnej energii. Termalny park linowy to relaks i wypoczynek nad samą rzeką Wartą. Więcej informacji na temat parku linowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.termyuniejow.pl w zakładce Termalny Park Linowy. Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska Nefron oraz Centrum Dializ Fresenius zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat na bezpłatne badania krwi. Sprawdź, czy masz zdrowe nerki. Nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że zarejestrujesz się w dniach od 2 do 3 listopada w godzinach od 10 do 15. Badania odbędą się w niedzielę 5 listopada w godzinach od 8.30 do 15.30. Centrum Dializ Fresenius, ulica Armii Krajowej 7, Sieradz. Telefon 516-05-0705 lub 516-07-0507. Zapraszamy. Dorota Maciejewska, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś zobaczą Państwo pamięć o naszych zmarłych. Zmiany w organizacji ruchu. Spotkanie sołtysów z gminy Sieradz. Rozmawiać, starać się zbierać tą informację. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla młodzieży. Dlaczego dany cytat jest dla nich najważniejszy? Koncert charytatywny w Łasku. Jeżeli ktoś ma ochotę pomóc, no to pomoże. Mulks. Łask pewnie pokonuje LGKS Strzelce Wielkie. Brakło nam dzisiaj też trochę skuteczności. Huragan Widawa przegrywa z ULKS-em Mosir Sieradz.
1 i 2 listopada to dla Polaków czas zadumy i nostalgii. Odwiedzamy wtedy groby zmarłych i zapalamy symboliczny znicz. To także dni pamięci narodowej, dlatego nie powinniśmy zapominać o bezimiennych mogiłach żołnierzy i bohaterach walczących o naszą ojczyznę. Zapraszam na materiał filmowy Pamięć o naszych zmarłych, który zrealizowany był przy udziale historyka i regionalisty Jana Pietrzaka na nekropoliach w Sieradzu i Własku. W Polsce 1 i 2 listopada to czas wyjątkowy i bardzo uroczysty. Wierni całymi rodzinami odwiedzają groby zmarłych. Polska tradycja, różniąca się od tradycji zachodnich, nakazuje bowiem zapalenie zniczy na grobach bliskich. Zgodnie z obyczajem odwiedzamy również groby symboliczne świadczące o naszej przeszłości. Odwiedzamy groby całkowicie zapomniane i opuszczone. Pomijając aspekt religijny, 1 i 2 listopada są dla Polaków dniami pamięci narodowej. Z tego powodu znicze zapalane są praktycznie na każdej odkrytej mogile żołnierskiej. Na grobach powstańczych, na polnych i leśnych mogiłach, gdzie pochowani są bezimienni żołnierze. W miejscach kaźni i straceń, przy tablicach pamiątkowych poświęconych zabitym żołnierzom i cywilom we wszystkich wojnach. Na nekropoliach w naszym regionie jest wiele takich grobów, świadków naszej historii. Płoną również znicze w cmentarnych kwaterach żołnierskich oraz na grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla naszych miast i regionu. Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie. Taki napis możemy zobaczyć przy wejściu na stary cmentarz w Zakopanem na Pęskowym Brzysku. Historycy przypisują tą sentencję marszałkowi Francji Ferdynandowi Foszowi. W Sieradzu w przeszłości chowano na przykościelnych cmentarzach pod koniec XVIII wieku. Zaczęto myśleć o stworzeniu cmentarza poza murami miasta. Tak było również w przypadku Sieradza. W Sieradzu taki cmentarz utworzono w roku 1824, kiedy to przy drodze, przy trakcie do Warty wyznaczono miejsce do chowania zmarłych. Zapraszam dziś Państwa na takie szczególne miejsca po starych nekropoliach w Sieradzu i Własku. Przy wejściu na starą sieradzką nekropolię, tuż przed kościołem Świętego Ducha, znajduje się symboliczna mogiła ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jest to jeden właśnie z symbolicznych grobów, gdzie upamiętnia on wszystkie ofiary zbrodni hitlerowskich w czasie II wojny światowej. Z mogiły została złożona ziemia ze wszystkich obozów koncentracyjnych, w których przebywali sieradzanie. Takim symbolicznym elementem tego miejsca jest płyta zrobiona z kamieniołomów z obozu w Dachau. Wśród ofiar zbrodni katyńskiej popełnionej wiosną 1940 roku na bezbronnych jeńcach polskich przedradzieckiej NKWD znalazło się około 250 synów ziemi sieradzkiej. Aby upamiętnić te ofiary, w 1995 roku tutaj na starej sieradzkiej nekropolii został odsłonięty i poświęcony pomnik katyński. Pomnik ten upamiętnia wszystkie ofiary zbrodni z 1940 roku. Ofiary Katynia, Charkowa i Miednoje i innych miejsc kaźni na wschodzie. 14 listopada 1939 roku na sieradzkim cmentarzu żydowskim rozegrała się tragedia. W tym dniu Niemcy rozstrzelali 20 zakładników. Była to ówczesna elita
intelektualna i kulturalna miasta Sieradza. Przez lata nie było znane miejsce ich pochówku. Dopiero po zakończeniu działań wojennych w październiku 1945 roku nastąpiła ekshumacja i przeniesienie uroczyste na cmentarz parafialny. Jest to zbiorowa mogiła 20 zakładników ofiar tej tragedii z listopada 1939 roku. Ta mogiła upamiętnia powstańców styczniowych z 1863-1864 roku. W okresie tego zrywu narodowego ziemia sieradzka była miejscem wielu walk i potyczek. Przypomnijmy tylko takie bitwy jak pod Pyszkowem, pod Złoczewem, pod Klonową, czy jedna z największych bitew pod Sędziejowicami. Do 1925 roku ta mogiła znajdowała się poza cmentarzem. Dopiero w tamtym czasie ksiądz Walery Pogorzelski poszerzył cmentarz, że ci tutaj pochowani powstańcy styczniowi znajdują się na poświęconym miejscu. W tej mogile spoczywają powstańcy, którzy zostali straceni na tak zwanym Majdanie. To jest miejsce, w którym obecnie stoi pomnik Józefa Piłsudskiego. Wrzesień 1939 roku to kolejna tragiczna karta historii w dziejach Sieradza i okolicy. Do 1939 roku w Sieradzu stacjonował 31 Pułk Strzelców Kaniowskich. To właśnie żołnierzom z tego pułku przyszło bronić granicy Sieradza na linii Warty i Widawki. Po tych zaciętych bojach zostały zbiorowe mogiły na sieradzkich cmentarzach. Na starej sieradzkiej nekropolii znajduje się duża zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939 roku, którzy polegli na linii Warty, a walczyli w ramach 10. Dywizji Piechoty Armii Łódź. Sieradzanie również wzięli aktywny udział w powstaniu listopadowym. To z Sieradza w dniu 4 grudnia 1830 roku Józef Dwernicki na czele 3. Pułku Strzelców Konnych wyruszył na odsiecz w Warszawie. Na starej sieradzkiej nekropolii możemy znaleźć grób Józefa Pełzuckiego. Józef Pełzucki był rotmistrzem byłego Wojska Polskiego, tak to wtedy nazywano, i w czasie powstania listopadowego brał aktywny udział jako wykładowca Korpusu Kadetów w Kaliszu. Po powstaniu listopadowym nie wyemigrował, ale pozostał w kraju. W latach 40. przeprowadził się do Sieradza i zmarł tutaj w 1857 roku i tutaj został pochowany. Polsko, ty nasza, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij ty o nas, o wspomnij, wszak myśmy z twego zrobili nazwiska, pacierz co płacze i piorun co błyska. Ten wiersz Juliusza Słowackiego znajduje się na grobie rodziny Szwajcerów, byłych właścicieli Łasku, którzy są wielce zasłużeni dla Łasku i okolicy. Między innymi dwóch z tej rodziny, podchorążych, Zbigniew i Stanisław, we wrześniu 1939 roku walczyli i polegli za ojczyznę. Tutaj, na łaskim cmentarzu,
są ich tablice epitafijne z tym pięknym wierszem Juliusza Słowackiego. Wśród ofiar katyńskiej zbrodni popełnionej wiosną 1940 roku na bezbronnych jeńcach polskich przez radzieckie NKWD znaleźli się także mieszkańcy Łasku i okolicy. W samego tylko Łasku zginęło 19 osób. Ich mogiły są bardzo często bezimienne na dawnych kresach Rzeczpospolitej Polskiej. Na starej łaskiej nekropolii znajduje się symboliczne miejsce upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Wrzesień 1939 roku odcisnął swoje piętno również na ziemi łaskiej. W dniach 5 i 6 września toczyły się tutaj walki wojsk polskich z wojskami niemieckimi. Na tej nekropolii znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy września 1939 roku, którzy polegli bezpośrednio w walkach tutaj w okolicach Łasku, bądź zmarli później w polowym szpitalu wojskowym. Łaska nekropolia to groby także pilotów, którzy zginęli śmiercią lotnika. Jednym z nich jest Tadeusz Farny, który w 1961 roku zginął pilotując Lima 2. Takich grobów jest jeszcze więcej. Odwiedzając w tych dniach cmentarze, a na nich spoczywających bliskich, pamiętajcie o naszej historii i o osobach, które wpisały się w tę księgę przemijania. Pamiętajcie o ludziach, którzy tworzyli historię naszych wsi, miast i miasteczek, a także całego regionu. W związku z Dniem Wszystkich Świętych w dniach 1 i 2 listopada nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drodze. Panie dyrektorze, jutro Dzień Wszystkich Świętych. Jakie zmiany w ruchu drogowym czekają na mieszkańców Sieradza? No to, że jutro Dzień Wszystkich Świętych to jest jedno, a to, że zmiany już wejdą dzisiaj, to drugie. I tak od godziny 18, oczywiście teraz już szykujemy te wszystkie rzeczy, te znaki ustawiamy, natomiast od godziny 18 dzisiaj do 6 rano, do 2 listopada zmieniona zostanie organizacja ruchu. Ona zostanie zmieniona tak jak co roku, ale przypomnę, ulica Sarańska od POW do Wojska Polskiego, przede wszystkim tutaj zmiana najważniejsza jest, będzie jednokierunkowa, będzie można wjechać od ulicy POW w stronę Sarańską, później przejechać z ulicą Bazylika, która też zostanie drogą jednokierunkową. W związku z tym zostanie odpowiednie oznakowanie ustawione. Oprócz tego, z tego co wiem, policja będzie na skrzyżowaniu POW Sarańska również jakby kierować i pouczać kierowców, którzy nie będą mogli sobie poradzić. Poza tym, jeśli chodzi o sygnalizator, który rzeczywiście też wskazywałby no, zły kierunek, w takim razie jazdy będzie zasłonięty. Także ta organizacja, jeśli kierowca tylko wejdzie na znaki i będzie się zachowywał zgodnie z organizacją ruchu, która jest ustawiona, będzie na pewno bezpieczny.
Gdzie będzie można zaparkować w tym czasie? Tak jak zawsze z pomocą idzie Galeria Dekada. Tutaj podziękowania również, ale dzięki temu może mamy kilkadziesiąt miejsc na budynku Dekady, które to, co na pewno nam rozładowywuje to, co się działo jeszcze kiedyś, jak nie było tego parkingu, bo rzeczywiście kierowcy nie mieli się gdzie podziać. Można się zatrzymywać oczywiście tam, gdzie przepis na to pozwala, oraz na parkingu nad Galerii Dekada. Panie Rzecznik, dzisiaj wyjątkowo spotykamy się w Sieradzu, ale chcielibyśmy zapytać o utrudnienia w ruchu drogowym, jakie będą w czasie Dnia Wszystkich Świętych w Łasku. Jeżeli chodzi o Łask, to przede wszystkim tutaj będziemy mówić o utrudnieniach w rejonie nekropolii, w samym mieście. Tam mamy wyłączoną z ruchu kołowego ulicę Armii Krajowej od ulicy Warszawskiej w stronę ulicy Objazdowej. Jeżeli chodzi o ulicę Armii Krajowej wzdłuż cmentarza, jest zakaz zatrzymywania się pojazdów po prawej stronie i apeluję tutaj w tym miejscu do kierowców, aby stosowali się do tego znaku i po prostu nie blokowali ruchu, żeby ten ruch mógł odbywać się płynnie w tamtym miejscu. Proszę też kierowców o to, żeby parkowali samochody w pobliżu na przykład dużego marketu. Tam jest duży parking, z którego można korzystać. I będzie też nakaz skrętu w prawo, wyjeżdżając z cmentarza w stronę ulicy Objazdowej. O czym jeszcze powinni kierowcy pamiętać w czasie Świąt Wszystkich Świętych? Przede wszystkim, żeby zwracać uwagę na oznakowanie, które może być w rejonach cmentarzy w całym naszym regionie zmienione na ten czas Wszystkich Świętych właśnie. Przede wszystkim noga z gazu, ostrożność, zwracamy uwagę na pieszych, rowerzystów, którzy mogą się pojawić w rejonach cmentarzy. Ja apeluję tutaj w tym miejscu też do niechronionych uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych, rowerzystów, aby zakładali odblaski i dali szansę kierowcom na zauważenie ich w tych różnych trudnych warunkach atmosferycznych, które są teraz na drogach. Jest też taka nieprzyjemna sprawa, kręcą się również złodzieje w obrębie cmentarza. No niestety, jeżeli chodzi o czas Wszystkich Świętych, no to tutaj policja też odnotowuje takie zdarzenia jak kradzieże. I cały czas apelujemy i informujemy mieszkańców i odwiedzających groby, aby nie pozostawiali cennych rzeczy w samochodach, żeby to nie kusiło złodziei, żeby panie torebek też nie zostawiały przy grobach, sprzątając, porządkując groby, żeby to wszystko było pod kontrolą i żeby wszystko miały na swoim oku po prostu, żeby były czujne w tym temacie. Trwa również akcja Znicz. Jaki jest jej w tym roku bilans? Jeżeli chodzi o akcję Znicz, to akcja Znicz trwa już od piątku i będzie trwała do kolejnego piątku. No i niestety są niepokojące statystyki, które mówią, że jest bardzo dużo nietrzeźwych kierujących zatrzymywanych pod wpływem alkoholu i tutaj, no cóż mogę powiedzieć na ten temat. Po prostu kierowcy, którzy piją alkohol, nie mogą siadać za kierownicę, stwarzają oni zagrożenie, są potencjalnymi zabójcami na drogach. Sołtysi z gminy Sierad spotkali się po raz kolejny. Głównym celem zjazdu było podziękowanie za ich wysiłek oraz wskazanie najważniejszych problemów i potrzeb, z jakimi zmagają się na co dzień. Urząd Gminy Sieradz zaprosił na spotkanie sołtysów z 32 podległych gminie sołectw. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczył także marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, który przed wizytą zwiedził sąsiednią szkołę podstawową gminy Sieradz z oddziałami gimnazjalnymi. Podkreślał ważną rolę sołtysów jako liderów lokalnych społeczności. Myślę, że ta rekompensata jest potrzebna, bo to jednak dawanie czegoś z siebie, angażowanie swojego czasu, trochę też pewnie kosztem rodziny. No, sołtys musi chcieć to robić, musi lubić być w kontakcie z innymi osobami, musi potrafić wysłuchiwać, rozmawiać, starać się zbierać tą informację i mieć też propozycje wspólnych przedsięwzięć, pomysły na to, co można zrobić samemu, a gdzie można w sprawach wsi stukać, by doprowadzić do tego oczekiwanego dobrego rezultatu. W spotkaniu uczestniczył także sołtys Suchoczasów i prezes Stowarzyszenia Sołtysów, pan Jan Tobiasz. Jest on pomysłodawcą Dnia Sołtysów Województwa Łódzkiego, który przypada na 11 marca. Żeby dobrze działać, to trzeba naprawdę bardzo dużo mieć czasu wolnego i przeznaczonego na to, żeby coś można było zorganizować. Przyszły rok to przechodzi do historii. Dzień Sołtysa 2018 roku będzie dniem historycznym. Jestem z tego bardzo, ale to bardzo dumny. Ponieważ bez pomocy władz samorządowych, zaznaczam, no nie, będzie po prostu Dzień Sołtysa 11 marca w gminie Buczek dla 2000-2500 sołtysów zaproszonych z województwa łódzkiego. Każdy sołtys województwa łódzkiego dostanie pamiątkową odznakę.
piękną odznakę, wprowadzoną tradycję. Tego jeszcze nigdzie w Polsce nie było, tylko będzie u nas, w naszym województwie ta tradycja wręczania odznaki sołtysa. Ona jest bardzo piękna, bardzo symboliczna. I jedna rzecz, która każdego może wzruszyć, to to, że w 2018 roku uzyskujemy stulecie odzyskania niepodległości i w tym dniu sołtysi dostają po prostu w tym roku, przepraszam, 18, dostają tą oznakę, no, sołtys napisem. Ona jest bardzo ładna, symboliczna, ponieważ tam jest orzeł. A z jakimi problemami borykają się na co dzień sami sołtysi? Na ten moment, no to z rady po prostu z funduszu sołeckiego mamy te pieniążki, które no, spotykamy się i właśnie w ten sposób realizujemy swoje plany. Tutaj w tym roku mamy przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego na sali OSP i plus to dokończenie mam oświetlenia właśnie przydrożnych dróg, właśnie dokończenie drogi. Jak są fundusze, to jest większa możliwość realizacji tych planów, które tam by się pojawiały w naszych, to jakby zgłaszamy swoje propozycje, no to na pewno to by ułatwiło. Każdy tutaj wyciąga jakieś pomocną dłoń, nie to, że to się tak pozostajemy sami sobie, ale no jednak ciężko troszkę jest, tak? Jeszcze no troszkę brakuje może takich z unijnych właśnie bardziej tych pieniążków, ale tutaj gmina no stara się też na swoje możliwości pomagać nam. No tak jak tu koleżanka wspomniała, przede wszystkim to z tych funduszy sołeckich, no plus gmina realizuje wylewanie asfaltu na ulicach. Takie minigranty pomagają w tej realizacji? No, pomagają na pewno, choć no, muszę powiedzieć, że mało jest tych, bo w tym roku tylko dwie wsie dostały. No, mało po prostu tego jest. Fundusze, po prostu fundusze, żeby było więcej, no i może żeby więcej możliwości dotacji unijnych do ekologicznych piecy, do czegoś takiego, bo teraz dużo się mówi o tym smogu, o tym wszystkim i mówię, gdyby były większe fundusze unijne. Włodarzom oficjalnie podziękowano, wręczając listy gratulacyjne za ich codzienną pracę. Była także okazja do wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, zachęcenia do korzystania z grantów sołeckich i aktywnego wykorzystywania regionalnego programu operacyjnego oraz innych źródeł finansowania. Cytat najbliższy memu sercu. Na taki temat młodzież miała do napisania pracę literacką. Należało wybrać cytat i odpowiednio go uargumentować. Jak twierdzi jury, poziom konkursu był wysoki, a zgłoszone prace były niezwykle ciekawe. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu literackiego pod tytułem Cytat najbliższy memu sercu. Do konkursu wpłynęło 39 prac młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu sieradzkiego. Bardzo nam się te prace podobają, bo uczniowie rzeczywiście znaleźli ciekawe cytaty w literaturze piękne i potrafili też uzasadnić, dlaczego dany cytat jest dla nich najważniejszy. No i też pokazali, jakie mają podejście do życia, jaką mają filozofię życiową. Dla osób, które zdobyły pierwsze, drugie i trzecie miejsce, mamy czytniki książek elektronicznych oraz książki takie w formie papierowej. Dla osób, które zdobyły wyróżnienie, mamy 4 książki papierowe. No i dla każdego uczestnika konkursu mamy też książkę. Jak młodzież poradziła sobie z tematem i jak jury ocenia poziom konkursu, rozmawialiśmy z przewodniczącą komisji, panią Ewą Jaśkiewicz. Komisja trzyosobowa, która sprawdzała te prace, jednogłośnie stwierdziła, że poziom był wysoki. Żałowaliśmy bardzo, że nie wszyscy przestrzegali regulaminu, bo na przykład jedna praca była bardzo, bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra, ale niestety miała za dużo znaków. A trzeba było się trzymać regulaminu, także prace musiały być jednostronicowe. Młodzież wybierała różne cytaty, bardzo często były to cytaty z Małego Księcia, ale nie tylko. Także świadczy ten dobór cytatów, ta uzasadnianie, dlaczego jest to cytat ważny w ich życiu, był wielokrotnie dojrzały, sensowny. Także tylko pogratulować, że mamy taką zdolną, wspaniałą młodzież. Najlepiej została oceniona praca Julii Ciesiałkiewicz, uczennicy pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu, która wybrała cytat z książki Oskar i Pani Róża autorstwa Emanuela Schmidta. Ukazuje taką po prostu radość z życia, najprostszą.
tak jak dziecko. Powinniśmy się cieszyć każdym momentem. Zobaczyć właśnie piękno, które nas otacza, bo tak naprawdę codziennie go nie widzimy. Skupiamy się bardziej na tym smutku tak naprawdę. W początku to książka była taka, no, taka trudna. No, dla typowego gimnazjalisty ona jakoś nie niosła jakichś zbytnich takich przesłanek. Jakoś z wiekiem patrzy się na to zupełnie inaczej. Drugie miejsce zajęła Luiza Janko z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu i Marika Salamon ze szkoły podstawowej w Brąszowicach. Trzecie miejsce należało do Zuzanny Jachimak ze szkoły podstawowej nr 4 w Sieradzu, Justyny Olejnik ze szkoły podstawowej w Harupi Wielkiej oraz Eweliny Kosatki z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sieradzu. W spotkaniu towarzyszył wykład polonistki Alicji Antoniewicz pod tytułem Ciekawostki o języku polskim. Trudny czy łatwy ten nasz język polski? Według wielu rankingów, jakie są przeprowadzane na przykład na uczelniach wyższych, na których studiują obcokrajowcy, język polski jest najtrudniejszym językiem do nauki dla cudzoziemców. Konkurs zrealizowany został w ramach projektu Drogowskazy Literackie. Po raz kolejny uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łasku postanowili zaangażować się w pomoc i zorganizowali koncert charytatywny, dzięki któremu zebrali środki na rehabilitację dla młodej mamy. Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Łasku zorganizowali już po raz siódmy koncert charytatywny. Tym razem pieniądze zbierane były na rehabilitację dla Ani Salety. Zmiana nastąpiła dlatego, ponieważ mama Damiana, opiekunka jego, podpowiedziała nam, żebyśmy pomogli pani Ani, która potrzebuje większej pomocy na ten moment. Powiedzcie mi, w jaki sposób zbieracie pieniążki? Tutaj angażuje się cała szkoła i nie tylko. Zbieramy różne fanty, przygotowujemy właśnie koncert, który się odbywa w tym momencie. Zapraszamy różnych gości, tak, pieczemy ciasta. No i jeżeli ktoś ma ochotę pomóc, no to pomoże i wszystkie pieniądze przekazywane są właśnie na rzecz pani Ani w tym roku. Po prostu chcemy pomagać. I jeszcze muszę tutaj zaznaczyć, że oczywiście głównym punktem tego spotkania jest licytacja, dzięki której możemy też wspomóc panią Anię, a licytacja jest też organizowana dzięki różnym sponsorom, którzy bez których nie moglibyśmy tutaj zorganizować tego koncertu. Anna Saleta to młoda mama, która 5 października 2015 roku uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznała poważnych obrażeń mózgu. Od tego dnia Ania znajduje się w stanie śpiączki. W domu czeka na nią synek Antoś, któremu bardzo brakuje mamy. Jedynie drogie leczenie i kosztowna rehabilitacja dają jej szansę na powrót do normalnego życia. Na naszym stoisku możecie znaleźć wiele książek, ponieważ... No nie ukrywajmy, najwięcej książek zostało nam dostarczonych. Możemy również zaoferować, tak jak tutaj, tablice rejestracyjne, płyn do felk, również autografy mamy niektórych uczniów naszych, którzy tak bardziej są medialni. Oprócz tego również mamy ciasta tam na dalszych stoiskach, pojemnik na laptopa, torbę raczej, biżuterię. Też mieliśmy wiele kosmetyków, ale już wiadomo, panie przyszły, los dały, tak. W programie koncertu znalazły się m.in. występy uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego, wystawa prac fotograficznych, loteria fantowa, akcja licytacja, pokaz sztuk walki grupy Projama oraz występ iluzjonisty Damiana Spętanego. Część sztuczek była rekwizytowa, czyli rekwizyt grał jakby główną rolę, a część sztuczek wykonywałem manualnie, więc to była zdolność tylko i wyłącznie moich dłoni. Powiedz mi, dlaczego angażujesz się w takie akcje? Co tobie to daje? Dlaczego warto to robić? Co mi to daje? Daje mi to wewnętrzną satysfakcję, że komuś pomogłem poprzez to, co robię, czyli moją pasję. A jeżeli pomagamy i robimy to, co lubimy, no to tak naprawdę sprawia nam to dużą frajdę, tak? I chyba o to w życiu chodzi, by się cieszyć tym, co się robi. Świetnie, dzięki bardzo, przedstaw się na koniec. Nazywam się Damian Smetany, a to była moja iluzja. A może jeszcze coś pokażę na koniec? Zobaczcie, wstążka. Dobrze widać? Nic w prawej, nic w lewej. I teraz patrzcie uważnie, schowajmy wstążkę do której dłoni? Do prawej. Do prawej. Dziękuję za współpracę. Cały czas tutaj jest. I tak naprawdę, gdy dmuchnę w dłoń, to tutaj już jej nie ma, bo nie zwróciliście uwagi, że w magiczny sposób przewędrowała do dłoni lewej. Dzięki pomocy uczniów, rodziców, nauczycieli, władz samorządowych i sponsorów Ania ma szansę na lepsze życie. W ubiegłą sobotę odbyło się spotkanie 12. kolejki sieradzkiej klasy okręgowej. Wicelider Mulk z Łask podejmował czerwoną latarnię Ligi LGKS Strzelce Wielkie.
Mulks był zdecydowanym faworytem tego spotkania, ponieważ po 11 meczach zajmował drugie miejsce w tabeli. Natomiast przyjezdni zdobyli do tej pory jedynie 4 punkty i okupowali ostatnią pozycję. Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych panujących tego dnia, łaskowianie, tak jak można było się tego spodziewać, znakomicie rozpoczęli spotkanie i już w 28 minucie objęli prowadzenie. Dominik Gromada zszedł do środka pola i oddał strzał. Wprawdzie bramkarz gości obronił, ale na dobitkę Tomasza Mareckiego nie mógł już nic poradzić. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Graliśmy mecz w bardzo trudnych warunkach, ponieważ stan boiska był trudny, boisko było mokre, ale od początku udało nam się strzelić bramkę po błędzie bramkarza, co nam też to pomogło psychicznie w grze. W dalszej części meczu przejęliśmy inicjatywę, graliśmy swoje, dążyliśmy do tego, żeby zdobyć kolejną bramkę. Udało nam się to. Brakło nam dzisiaj też trochę skuteczności w tym meczu, ponieważ warunki były jakie były, ale cieszy wygrana. To jest pierwszy rok po awansie do Ligi Okręgowej. Bardzo dobrze Wam idzie. Powiedz mi, jakie sobie zakładaliście cele? Czy spodziewaliście się aż tak dobrej rundy? Jest to drużyna młoda, która awansowała do Ligi Okręgowej. Brakuje tutaj też trochę ogrania i doświadczenia. Ale jak na tak młody zespół radzimy sobie świetnie, ponieważ myślę, że ambicją i walką nadrabiamy to wszystko. Cel był jeden na początku, żeby się utrzymać, a tutaj sytuacja się trochę odwróciła i jesteśmy w czubie tabeli. Druga połowa to rosnąca przewaga gospodarzy, czego rezultatem był kolejny strzelony gol, tym razem przez Wiktora Marciniaka w 62 minucie. Wynik spotkania w 81 minucie ustalił po znakomitej kontrze Dominika Gromady, który przebiegł pół boiska i zdobył bramkę. Pewne zwycięstwo Mulksu pozwoliło łaskowianom utrzymać drugie miejsce w tabeli, gdzie tracą w tym momencie 5 punktów do liderującej Pogoni Ekolog z Kawola. To już trzeci przegrany mecz Huraganu Widawa spośród 4 rozegranych w tym sezonie. Tym razem triumf nad drużyną zdobyło ULKS Mosir Sieradz. W swoim 4 meczu trzeciej ligi siatkówki mężczyzn Huragan Widawa, rozgrywający swoje mecze w hali miejskiego ośrodka sportu w Łasku przy ulicy Warszawskiej 13, podejmował lidera tabeli ULKS Mosir Sieradz. Goście już od samego początku narzucili swój styl gry i zdominowali przeciwników, pokonując siatkarzy Huraganu 18-25. Drugi set okazał się jeszcze bardziej stronniczy i zakończył się wynikiem 13-25. Ostatnia część spotkania nie była niespodzianką, a znakomicie dysponowani tego dnia siatkarze z Sieradza zwyciężyli 15-25 i w całym meczu 0-3. Dzięki pewnemu zwycięstwu Mosir w dalszym ciągu prowadzi w tabeli trzeciej ligi, natomiast Huragan spadł na 8 lokatę. Informujemy, że w niedzielę 5 listopada mieszkańcy Sieradza i okolic będą mogli sprawdzić stan swoich nerek w centrum dializ Fresenius przy ulicy Armii Krajowej 7. Dla uniknięcia kolejek organizatorzy zaplanowali telefoniczną rejestrację na badania. Odbędzie się ona 2 i 3 listopada od godziny 10 do 15 pod numerami telefonów 516 07 0507 i 516 05 0705. O szczegółach opowie Państwu dr Krzysztof Kalita. Choroby nerek są właściwie chorobami cywilizacyjnymi. Nie wszyscy wiedzą, że około 10% dorosłej populacji Polaków ma problemy z nerkami. Większość z nas nic o tym nie wie. Także nierzadko zdarza się, że włączamy chorego do dializ, a więc pacjent znajduje się w schyłkowej niewydolności nerek, a nigdy wcześniej nie słyszał o tym, że jest chory. Nigdy wcześniej się nie leczył, więc jest to olbrzymi problem. Profilaktyka i wczesne rozpoznanie przewlekłej choroby nerek jest sprawą kluczową. Rozpoznanie we wczesnych stadiach pozwala zahamować chorobę, bądź też znacząco zmienić jej postęp. Jeżeli rozpoznamy zbyt późno, w późnych stadiach choroby, nieuchronnie prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek i do dializ. Stąd też badania przesiewowe, badania u ludzi po 50 roku życia, u ludzi znajdujących się w grupach szczególnego ryzyka, są niezwykle ważne, dlatego że wczesne wykrycie daje wymierne korzyści dla chorego, dla jego rokowania. Wychodząc naprzeciw, zorganizowaliśmy akcję Nefrotest, która będzie polegała na bezpłatnym badaniu krwi z oznaczeniem poziomu kreatyniny w surowicy. Na tej podstawie obliczymy wskaźnik GFR. Jest to wskaźnik, który nazywany potocznie wskaźnikiem czynności nerek, pozwoli zorientować się, w jakim stanie są nasze nerki i potencjalnie wcześnie wykryć tę chorobę cywilizacyjną. Te badania są niezwykle potrzebne, zarówno z tego powodu, że wielu mieszkańców Sieradza bezpłatnie będzie miało okazję sprawdzić swoje nerki, a wczesne wykrycie, jak już wspominałem, choroby nerek daje wymierne korzyści, ale równie ważne jest podnoszenie świadomości społecznej, tak żebyśmy
starali się żyć zdrowo, abyśmy zachęcali naszych chorych do badań przesiewowych, do zachowań prozdrowotnych, to w przyszłości pozwoli ograniczyć częstość występowania chorób cywilizacyjnych, a tym samym przewlekłej choroby nerek. Także gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tychże badaniach. One będą przeprowadzone w dniu 5 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, w godzinach 8:30-16:30. Będą wykonywane w Centrum Dializ Frezenius, to jest budynek Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Wejście od ulicy 3 Maja bezpośrednio z parkingu pod izbą przyjęć. Badania dedykowane są dla mieszkańców Sieradza i regionu, którzy ukończyli 50. rok życia. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu. Bank Spółdzielczy w Sieradzu zaprasza do swoich oddziałów wszystkich seniorów. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę. Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu to Twój bank. Korzystając z naszych usług otrzymujesz gwarancję indywidualnego podejścia i poczucia bezpieczeństwa. Już teraz przyjdź i skorzystaj z usług Banku Spółdzielczego w Sieradzu, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy! Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601-601-601. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. W kolejnej audycji programu Nasze Sprawy rozmawialiśmy ze starostą powiatu sieradzkiego Mariuszem Bądziorem, między innymi o zrealizowanych inwestycjach drogowych, a także o remoncie salice starostwa powiatowego. Zapraszam do obejrzenia materiału. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Mój gość, starosta sieradzki, pan Mariusz Bądzior. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie państwa. Panie starosto, zaprosiłem pana dzisiaj na ulicę Rejmonta. Myślę, że widzowie w tej chwili już wiedzą, że będziemy rozmawiali o inwestycjach. Ta inwestycja chyba na przełomie marca i kwietnia została zakończona. Skończyły się narzekania, tak jak państwo widzicie, zupełnie nowa szata, bardzo fajnie to wygląda. I miejmy nadzieję, że w kolejnych latach użytkowania nic złego tutaj się już dziać nie będzie. Panie Mariuszu, chciałem zapytać o to, co się udało w zasadzie od lipca tego roku do dnia dzisiejszego państwu zrealizować. Wiem, że podejmowaliście różnego rodzaju uchwały w tym roku z gminami, realizowaliście mnóstwo przedsięwzięć na terenie całego powiatu. Pracy było sporo, chociaż pogoda niestety w tym roku tego typu inwestycjom nie sprzyjała. Tak, oczywiście, panie redaktorze. Ja myślę, że tak jak pan redaktor powiedział, tutaj ulica Rejmonta no, jest część, bo jeszcze został spory kawałek, który będziemy musieli zrealizować. Ja myślę, że w jakimś najbliższych latach z powrotem wrócimy tutaj do tej ulicy, bo no, nie można zostawić czegoś, co zostało zrobione.
Mam taką nadzieję, bo wiadomo, że ta ulica, jak żeśmy ją budowali, dała nam dużo niespodzianek. Grunt niestabilny, trzeba było nowe podkłady robić, stabilizować ten grunt, więc ja myślę, że... Problemów było sporo, ale dokładnie, udało się to zakończyć. Dokładnie tak jest i w tym momencie myślę, że budowa tej ulicy to tak naprawdę jak była zrobiona od samego początku, od podstaw i myślę, że ona następne kolejne lata będzie nam służyła. Ale ja zanim zapytam o ulicę, o drogi, o wspólne inwestycje z gminami, to zapytam o to, co najczęściej dotyczy mieszkańców Sieradza, bo przy okazji stołów wielkanocnych i innych wydarzeń, które Państwo realizujecie, często spotykamy się w sali tak zwanej C. To jest taka sala, która jest wynajmowana albo wykorzystywana, może to jest lepsze słowo, dla mieszkańców powiatu sieradzkiego. Chodzi mi tutaj o to, że odbywają się tam uroczystości, odbywają się spotkania, szkolenia. Jest to jedna z największych sal na terenie powiatu tutaj naszego i ona wyglądała niewyjściowo, tak można skromnie powiedzieć, mówię. Tak skromnie mówiąc, dlatego podjęliśmy taką decyzję, że jest to też wizytówka, bo nie tylko uczestniczy naszego powiatu z niej korzystali, ale również korzystały osoby z zewnątrz. I ze względu na to przeprowadziliśmy taki mały remont tej sali. Ta sala nabrała jasności, jest większa i zupełnie inaczej wygląda. Ja myślę, że teraz wyposażymy ją jeszcze w te podstawowe rzeczy, typu krzesła, stoły i na następne kolejne lata ona będzie służyła tutaj wszystkim mieszkańcom. Wiadomo, że to jest zrobiona tylko sala, ta największa sala C, ten przedsionek do sali, mniejsza sala jeszcze wymagają remontu, więc ja myślę, że w przyszłości sukcesywnie, jak wygospodarujemy jakieś środki, będziemy ją robić. Panie starosto, teraz o inwestycjach. Powiat to przede wszystkim inwestycje drogowe. Na każdej sesji, na której jesteśmy z kamerą, głównym tematem to jest infrastruktura drogowa. To są niestety, szanowni państwo, zapóźnienia sprzed wielu, wielu lat. W tej chwili budżet powiatu jest taki, jaki jest, a potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo duże. Od lipca w sumie mimo wszystko bardzo dużo się zadziało, bo realizowaliście szereg przedsięwzięć wspólnie z gminami wchodzącymi w skład powiatu sieradzkiego. Proszę mi powiedzieć, co Państwu się udało zrobić w tym krótkim okresie czasu i co jest w trakcie realizacji? Ja bym nawet powiedział, że to nie są może takie zapóźnienia, tylko ilość dróg, które żeśmy dostali jako powiat, a tego jest 650 kilometrów drogi w stanie, które były tak naprawdę krytycznym i wiele dróg takich jest. Mówimy tutaj o drogach kiedyś wojewódzkich, prawda? I wojewódzkich i tak, przede wszystkim wojewódzkich. Niektóre drogi są polne, co kategoria drogi powiatowej, gminnej, tu się w ogóle troszeczkę się miesza. No ale jest jak jest, musimy z tym sobie jakoś radzić. No i małymi krokami, w miarę budżetu, który starcza, robimy to. No, przykładem jest chociażby tutaj droga Wandalin-Klonowa, gdzie ona jest jeszcze w trakcie realizacji. To już jest tak naprawdę końcówka, gdzie to jest najdroższa droga, która w tym momencie mieliśmy w budżecie przeznaczone pieniądze, ale też i dosyć długa. I to jest droga, która tak naprawdę na końcu powiatu. Gmina Klonowa łączy tą z drogą wojewódzką, a również łączy z Eską, bo gmina Klonowa wyjazdy od swojej gminy miała naprawdę niewesoło to wyglądało. Następnie na gminie Wróblew droga, gdzie również wspólnie z gminą Wróblew żeśmy drogę wybudowali. Chodniki, mówię tutaj o chodnikach w Charupi Małej, o chodniku chociażby w Goszczanowie, gdzie w gminie Goszczanów to za wiele się nie działo, jeżeli chodzi o działania powiatu. Tam chodniki były asfaltowe, dziurawe, mieszkańcy dużo zgłaszali nam uwag, że nie mogą przejść, czy tam coś się złamało i tak dalej, postanowiliśmy, że również wspólnie z wójtem gminy Goszczanów wymienimy te chodniki i tak naprawdę ta inwestycja już jest na ukończeniu. Rozmawiając o infrastrukturze drogowej, to może nie chodzi tyle o wygodę, co o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników tych dróg. I tak jak powiedziałem, pogoda w tym roku niestety nie rozpieszcza. Proszę mi powiedzieć, na czym staroście i zarządowi powiatu, patrząc na inwestycje, te, które teraz realizujecie i o których mówiliśmy, najbardziej zależy? Ja bym powiedział, że wszystkie inwestycje, które robimy, są ważne. Ciężko jest rozróżnić, która jest najważniejsza, prawda? Ale
No w tym momencie będziemy chcieli, żeby na gminie Warta spróbować wystąpić o środki na drogę na Glinnie. Będziemy chcieli, wystąpimy również o środki, jeżeli chodzi o tutaj w mieście, o ulicę Widaską. Chciałbym, nie wiem, jak nam się to uda, prawda? Następnie jest połączenie na gminie Wróblew, z Wróblewa do Gruszczyc, prawda? Ta droga, która jest, ona jest zdwuetapowana, bo dalszy etap, w pierwszym etapie jest na terenie gminy Wróblew, w drugim etapie ma być ta droga robiona na terenie gminy Błaszki. Występujemy z wnioskami. Nie wiem, czy uda nam się na przyszły rok osiągnąć to, co byśmy zamierzali. Nie wiem, czy zepniemy też budżet. Na dzień dzisiejszy z zarządem siedzimy, bardzo mocno główkujemy, jak zrobić, żeby starczyło na to, co zamierzamy. No, myślę, że chociaż w połowie, żeby nam się udało, to będzie już dobry sukces. Z czym się najbardziej w tej chwili borykacie, czy się najbardziej martwicie, patrząc na te inwestycje, które w tej chwili realizujecie i patrząc na to, co jeszcze musicie skończyć w tym roku? O przyszłości może na ten moment nie będziemy rozmawiali. Jeżeli chodzi o zamknięcie inwestycji, to najbardziej w tym momencie to chodzi mi przede wszystkim o Klonową. Bo ta droga, Wandalin Klonowa, to jest jeszcze, jest końcówka realizacji, musimy wszystkie rozliczenia zrobić. Myślę, że już w tym, do końca tego miesiąca, początek przyszłego miesiąca już to zamkniemy. Panie starosto, oprócz tych inwestycji, o których rozmawialiśmy, udało się Państwu również doposażyć Powiatowy Zarząd Dróg. Tak, oczywiście. Zakupiliśmy nowy ciągnik, zakupiliśmy zamiatarkę, zakupiliśmy urządzenie do czyszczenia rowów, więc to są takie inwestycje. Takie zakupy, które są potrzebne do bieżącego utrzymania dróg, które były potrzebne, stary sprzęt, który był już wysłużony, naprawiany, więc to jest jak najbardziej konieczne. Ta stara baza znajduje się przy wzgórzu zamkowym. Oni jako zakład dróg, tam są samochody ciężkie jeżdżą, tam jeżdżą ciągniki, tam jest duży hałas, raczej to jest osiedle takie mieszkaniowe. Dlatego bazę przenieśliśmy na ulicę tutaj zakładników. Jest praktycznie na ukończeniu. Powstały już zaplecze socjalne, powstały hale do przechowywania sypkich substancji do utrzymywania dróg, jak również powstały hale do przechowywania sprzętu. Ja myślę, że w przyszłym roku, gdzieś około listopada, będziemy mogli już cały obwód drogowy przenieść właśnie tam do nowej siedziby. Obserwując proces zarządu i powiatu jako takiego sieradzkiego, dostrzegam dobrą współpracę. Jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu, z gminami i wiele inwestycji, które realizujecie wspólnie w tym roku. Bez współpracy samorządowej za dużo się nie osiągnie. Natomiast jeżeli udaje nam się współpracować, to są, prawda, pewne efekty. Ja tutaj nie dopowiedziałem, no chociażby chodnik na ulicy Cieleckiej w Warcie, to jest również współpraca z gminą Warta. Chodnik w Goszczanowie, to też jest współpraca z gminą Goszczanów. Chodnik w Charupi Małej, to też jest współpraca z gminą Sieradz, tak, i to jest gmina Sieradz. Więc tutaj no, są takie inwestycje, które jeżeli robimy wspólnie, to na pewno zrobimy tego i więcej, i na pewno też i lepiej. Często samorządowcy w tej chwili muszą niestety decyzjami radnych przeplanowywać środki, przesuwać na realizację różnych inwestycji i dokładać. Jak to wygląda w powiecie? Czy ta sytuacja również dotyczy tych przetargów, które Państwo rozstrzygaliście i czy rzeczywiście te inwestycje, no tak ogólnie mówiąc procentowo, o ile były droższe, jeżeli były droższe? A przede wszystkim jak jest z wykonawcami? Czy ta solidność, patrząc na rynek pracy i na terminowość, została, czy się zaczyna niestety z tym problem? Ze względu na to, że jeszcze jakiś rok temu, jeżeli przedsiębiorcy czy wykonawcy zgłaszali się do nas w przetargach i szacowane były koszty, to te koszty zamykały się, a nieraz były wykonawcy dawali nam niższe ceny, jak było to szacowane. Więc z tych pieniędzy, które zaoszczędziliśmy, mogliśmy jeszcze gdzieś zrobić jakiś chodnik, czy jakąś tam inwestycję. Natomiast stała się taka rzecz, że na dzień dzisiejszy
kosztorysy, które mieliśmy, powiedzmy, zrobione właśnie rok do tyłu, to te kosztorysy już nie odzwierciedlają tego, co jest na chwilę obecną. Trudno mi jest powiedzieć, co wpłynęło na to, że przynajmniej o to 30% podrożały wykonanie czy chodnika, czy ulicy. Czy to jest również związane z tym, że przedsiębiorcy nie mają po pierwsze pracowników, bo borykają się z brakiem pracowników służby fachowej w swoim zakładach, czy również to jest spowodowane wzrostem paliw czy surowców. No tutaj mi jest trudno się wypowiadać, lepiej żeby wypowiedzieli się przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio z tym się spotykają, ale na pewno koszty podług dokumentacji, które zostały wykonane, to są przynajmniej o 30% większe. No to jest bardzo dużo, w związku z tym zapytam o budżet planowany na 2018, bo wiem, że już w tej chwili trwają prace nad tym budżetem. Jakie pierwsze wnioski się panu nasuwają? Czy będzie szansa rzeczywiście ten budżet spiąć i zrealizować chociaż te najważniejsze przedsięwzięcia, które sobie już w tej chwili zaplanowaliście? Będzie ciężko. Ze względu na to, że no, wiadomo, że powiaty są, tylko mają subwencje. Wpływy z PIT-ów, z CIT-ów, prawda, są troszeczkę mniejsze. Więc sam budżet powiatu też wygląda ciężko. Może nie powiedziałbym zupełnie tragicznie, bo to nie o to chodzi. Wygląda ciężko i ja zakładam, że będziemy musieli podjąć jakieś cięcia. Na dzień dzisiejszy cały czas opracowujemy ten budżet, cały czas myślimy, które zadanie jest ważniejsze, które jest mniej ważne. Dlatego, panie redaktorze, na dzień dzisiejszy jeszcze może za wcześnie jest mówić o tym, jak on będzie wyglądał finalnie, prawda? Natomiast na pewno część zadań, które zaplanowaliśmy, będziemy musieli jakoś odsunąć w czasie. Nie wyrzucić, po prostu odsunąć w czasie, bo na pewno one będą musiały być zrealizowane, jak nie w tym roku, to na pewno w następnym. Żeby zakończyć nasz program optymistycznie, panie starosta, zapytam, czy te przedsięwzięcia, które zaplanowaliście sobie do końca roku, tego 2017, uda się w pełni zrealizować? W tym roku, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia, to tak, uda się zrealizować i tutaj nie obawiam się o te rzeczy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję, że pan znalazł chwilę czasu, żeby z nami się spotkać w ramach programu. Szanowni państwo, tak jak widzicie, sporo rzeczy udało się pomimo tych problemów, o których pan starosta mówił. Dlatego też w tej chwili zapraszam do oglądania już kolejnych programów Nasze Sprawy. Z naszymi gośćmi będziemy rozmawiali jak zwykle o sprawach najważniejszych dla mieszkańców naszego miasta, powiatu sieradzkiego i regionu. Bardzo dziękuję pani starosta za udział w programie, a państwu dziękuję za uwagę. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Uwaga! Hurtownia Elektryk zaprasza na promocję. Tylko teraz świetlówka LED 18 W w cenie 14,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Elektryk. 25 lat tradycji.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz zaprasza na wyjazdy nad morze. Oferujemy wygodne, nocne połączenia wakacyjne do Kołobrzegu przez Mielno. Odjazdy w każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę o godzinie 22.10 z dworca PKS od 24 czerwca do 27 sierpnia. Jeśli nie nad morze, to zapraszamy w góry do Kudowy Zdrój. Odjazdy codziennie przez cały rok o godzinie 10.15 z dworca PKS Sieradz. Bilety do nabycia w kasach dworca i przez internet e-podróżnik lub www.pksieradz.pl. Zapraszamy! Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m kwadratowych, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m kwadratowych ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź! Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Niejów zyskał nową atrakcję. Termalny park linowy przy zamku oferuje atrakcje dla aktywnych, ekstremalne wyzwania i zdrową dawkę adrenaliny. Mamy trasę mini parku, która jest dla dzieci od 3 do 13 lat i dwie trasy średnią i wysoką, z której mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Park linowy oferuje ponadto megatyrolkę przez rzekę Wartę, piekielne wahadło, wieżę startową ze ścianką wspinaczkową oraz mnóstwo pozytywnej energii. Termalny park linowy to relaks i wypoczynek nad samą rzeką Wartą. Więcej informacji na temat parku linowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.termyuniejow.pl w zakładce Termalny park linowy. Sekcja nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska Nefron oraz Centrum Dializ Fresenius zaprasza wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat na bezpłatne badania krwi. Sprawdź, czy masz zdrowe nerki. Nie potrzebujesz skierowania. Wystarczy, że zarejestrujesz się w dniach od 2 do 3 listopada w godzinach od 10 do 15. Badania odbędą się w niedzielę 5 listopada w godzinach od 8.30 do 15.30. Centrum Dializ Fresenius, ulica Armii Krajowej 7, Sieradz. Telefon 516-05-0705 lub 516-07-0507. Zapraszamy! W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały można oglądać także w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a na kolejny program zapraszam w piątek o godzinie 18. Do zobaczenia.